prawie do jawy. Jest ze mną Bartek, który nie może się oderwać od pracy, kończy swoje zadania, drodzy Państwo, ale to tylko dlatego, żebyście mieli najnowsze informacje, co w jawie się dziać będzie. A w jawie się dziać będzie, jak widać, dużo, bo się cały czas wgrywa. Przepraszam, ty rób swoje, ja tu próbuję. Ja robię swoje. Drodzy Państwo, zacznijmy od tego, co dostało najwięcej nagród, wyróżnień i pochwał, a jest nowością. To jest szachmat. Szachmat, gra, która uczy grać w szachy. Wprowadza w podstawy gry w szachy piękna grafika figur, pobudza wyobraźnię, przybliża ideę, ale w jaki sposób? W taki oto sposób. O, iż za pomocą zadań nasi gracze będą po kolei poznawać zasady ruchu pionów, figur i możemy to zrobić na dwa sposoby. Albo na sposób bajkowy, czyli będą dwie rodziny królewskie walczyły o swoje królestwa, albo na sposób tradycyjnych figur szachowych. To my to dowiemy, dlaczego królowa jest królową wreszcie. Tak. Bartku, czy dołączasz do nas? Tak, jestem już. Plan był piękny, żeby coś zrobić, coś pięknego. Wyjdzie ciut inaczej. Myślę, że pięknie też. Także tym podsumowując jeszcze a propos szachamata, bo trochę tak scenariusz jak zwykle uległ zmianie, jak to na live'ach. Szachmat zdobył wyróżnienie zabawki roku, zdobył nagrodę główną w konkursie Świat Przyjazny Dziecku i to wszystko, czy tam jeszcze coś? Jeszcze było perełka roku. O, perełka. Drodzy Państwo, później pokażemy, bo tutaj jeszcze z nami są inne osoby z wydawnictwa, których jeszcze Państwo nie znają, ale dzisiaj Państwo poznają. Bartku, co tam jeszcze dobrego? Wiesz co, ja zacznę od takiej prezentacji, to podobno elegancko jest wejść z prezentacją, tylko ja coś tu muszę pewnie kliknąć. Już zacząć. Widać. Ale już, czekaj, bo to nie to ma być widać. Nie to ma być widać. To ma być widać. Także od początku, drodzy Państwo, jesteśmy w wydawnictwie Jawa. Tutaj już to widać, Bartku. I Państwo to widzą? Tak, już Państwo to widzą. Cieszę się. Nas widzą z boku. Dobrze, to my jesteśmy Jawa, to wiecie. Tak, że działamy od prawie 40 lat. To jest wynik piękny. Przyjeżdżamy na imprezę, drodzy Państwo. Tak, i nie pozbieramy się. Robimy gry rozrywkowe, edukacyjne i dydaktyczne, ogólnie rzecz ujmując. Z tego jesteśmy w ogóle tak naprawdę znani. Produkujemy gry planszowe, jak wspomniałem, to jest nasza główna działalność, ale poza tym jeszcze robimy puzzle i jesteśmy dosyć szerokie usługi introligatorskie. Prowadzimy w tym produkcję twardych opraw do książek, do dyplomów. Jak dostałaś maturę, to prawdopodobnie była w takim twardym, niemal no, na nie pewno. Nie wiedziałam, jeszcze nie znam, ale już teraz będę inaczej tutaj pochodzić, sentymentalnie. Tak, ta matura jednak jest tym cenniejsza niż tak. Bierzesz się. Oj, teraz o. Tak. Okej, okay. Produkty. Mam nadzieję, że większość z Państwa zna, ale to gry elektroniczne, edukacyjne, family game, układanki edukacyjne, mądre gierki, tereferki, walizki, to gra z rączką jak walizka i jeszcze co trzeba. Jeżeli ktoś z Państwa ma ochotę wyprodukować swoją własną grę, oto jestem, zapraszam, pogadamy, coś wymyślimy razem, znaczy zakładam, że Państwo wymyślają, a ja produkuję to, co Państwo wymyślą. O. Nowości. Dobrze są. Nowości właśnie. Bartku, jakie nowości? No, Jedną zdradziłam, także tu mamy. Tak jest. Podczas któregoś live'a zostałem przez Ciebie troszeczkę wywołany, żeby zrobić drugą część kodowanki pod tytułem bajki. O, tak, bo to jest, znaczy ja nie kojarzę drugiej takiej układanki, która jest układanką, jest przygodą. Sobie tutaj przełączymy widok nawet, żeby Państwo widzieli to lepiej. A ponieważ myślę, że to jest najciekawsza ta mechanika, może spróbujemy zaprezentować. Bartku, jak myślę, że zaprezentujemy, jak tylko nożyk nam wpadnie w ręce. Ale tutaj, drodzy Państwo, dzisiaj... Jeszcze się przyglądają. Dziękuję bardzo. Dobrze, że ktoś w tym biurze jest jednak przytomny. Antykradzieżowe, jak wiadomo. Bartku, więc ty opowiadaj, ja tutaj szykuję. Pokaż książeczkę, bo książeczka jest tutaj najciekawszym aspektem tego produktu.
To jest transparentne. Tak, i to właśnie chciałem pokazać, że mój palec nie przechodzi w żadną stronę. Jak pokażesz tę stronę, no tę część tutaj, to jak widać mamy tutaj taki kocik, powiedzmy, narysowany. Tak, tutaj mamy trójkącik z kółki, kwadracik z kółkiem, przepraszam. No i wiadomo, że musimy tu układać same kwadraty, tu same kółka. O, świetnie to mi zrobiłaś. Tak, właśnie, żeby... To jest trochę podobne do gry w okręty na dobrą sprawę, ale gra w okręty jest pierwszą, może nie pierwszą, ale jest już jakby nie było kodowaniem. I teraz, jak widać, mamy tu również te kwadraty, te kółka. Pokażesz tą część... Nie, to od środka. O, i teraz jak widać, kwadracik z kółeczkiem nam pasuje. Tak? Oczywiście, co do zasady, mamy porozrzucamy te elementy. Rzecz oczywista, tak. Natomiast tutaj po prostu, tak. Aby przyspieszyć troszeczkę proces składania, ułożyłem, zamknijmy książkę. To jeszcze tu. I teraz dzieje się magia właśnie. Tadam. I mamy przepiękną ilustrację. Nawiązującą do legend. Tak, te legendy oczywiście są opisane, cóż to są za legendy, a mamy tutaj, jak widać, pana Twardowskiego między innymi. Mamy są nawet napisane, to są teksty autorskie, także nigdzie indziej takich legend w tej wersji nie przeczytacie. Tak. Smok Wawelski do tego, Bazyliszek i Złota Kaczka. I to jest pokłosiem, proszę Państwa, też sukcesu kodowanki bajek. W bajkach mieliśmy na pewno czerwonego kapturka, z tego co pamiętam. Czy mieliśmy czerwonego kapturka? Nie pamiętam, jakie były bajki. Ale były bajki. Ale bajki mamy tu niedaleko. O, proszę bardzo, dobrze, że musiałam daleko szukać bajek. Mamy Królewnę Śnieżkę, Calineczkę, Pinokia i czerwonego kapturka. Czyli dobrze. Tak. Więc też nagrodzona już kodowanka i uhonorowana między innymi w konkursie Świat Przyjazny Dziecku. I mądre gierki, te referki, nowość. Jaka to pogoda? W tym momencie w takim zewnętrznym wydaniu, już tak to dziwnie nazwę, zimowym. Tak, ten nożyk jak najbardziej. Bardzo jest niezbędny. Natomiast lada chwila będziemy robili wydanie bardziej letnie, no bo lato za pasem to jednak będzie dużo nam przyjemniej właśnie takie wydanie złapać. Mamy tutaj generalnie, jak widać, taką pogodę. Tutaj mamy wichurę, burze i tak dalej i musimy dopasować, o teraz będzie lepiej rzeczywiście widać, mamy kilka takich elementów i dopasowujemy po prostu połówkę z połówką, głupio to przepraszam określa. Jakby ciąg zdarzeń. Ciąg zdarzeń, czyli tak, to dokładnie te elementy, które są powiązane, tak jak mieliśmy tutaj burzę, no to oczywiście tutaj mamy do dołączenia taką część, czyli rzeczywiście pioruny, czyli punkty charakterystyczne, brzydko to nazwę, jako takiej burzy, ale mamy coś jeszcze. Właśnie. Jeżeli Państwo współpracują ze szkołami, z przedszkolami, to uczniowie bardzo często robią takie kalendarze pogody i tutaj taka ściągawka, taka tabela już jest przygotowana, wystarczy ją wypełnić tym, co się rzeczywiście za oknem dzieje. Mamy takie, jak widać, na 4 tygodnie. Na 4 tygodnie, albo jak komuś nie wyjdzie, to jest po prostu też kolejna tabela do uzupełnienia. Także te referki, jaka to pogoda, jak najbardziej... Polecamy. Tak, i opowiem zaraz, bo to już są nowości, jak widać, istniejące, co więcej, już się pojawiły na rynku. Natomiast jeszcze pokażę coś więcej. Przepraszam, bo to był szachmat, tak, oczywiście, tu już wspomniane legendy i wspomniane te referki, czyli wspomniana jaka to pogoda, a to są nowości, które będą wnet. Wnet, jak widać, nie parki, wreszcie, pudełko już mamy wyprodukowane, ono było chyba gdzieś bliżej ciebie. A właśnie. A jest bliżej mnie. Natomiast serce, duszę, pomysł, nie wiem jeszcze co, energię całą tutaj włożył Bartosz. Łomiej. Łomiej, właśnie wiedziałam. Bartek włożył. Bartek. I na czym to polega, Bartku? Na czym to polega? Polega na tym, mamy 98 kart. 98 kart jest, każda jest inna zupełnie, ale każda z każdą ma coś wspólnego. Powiedz mi, moja droga, czy ty, tak żebym pokazał wszystkim, co te postacie mają ze sobą wspólnego? A to musi być postać, czy może być też tło? Nie, tło tutaj nie gra, tylko postać. Ja zawsze, znaczy ja bardzo lubię, ponieważ mądrzy ludzie nas oglądają, może Państwo coś wypatrzą, podpowiedzą. To nie jest takie oczywiste i to nie jest takie proste, jakby się na pierwszy rzut oka wydawało.
Także jeżeli ktoś z Państwa widzi jakiś jeden element, tak, Bartku? Tak, jednym elementem w tym wypadku na przykład jest to, że i lewa, i prawa postać ma ogon po prostu. I każda postać z każdą inną postacią też ma coś wspólnego. Złapałem kolejną, pierwszą z brzegu, znaczy pierwszą z brzegu, drugą z brzegu, dokładnie to była pierwsza para z brzegu. Tak, tutaj co mamy z kolei? Ano jedna i druga postać mają tym razem zęby. Czy może być kilka odpowiedzi? Oczywiście, że tak. Tutaj generalnie ogranicza nas tylko nasza spostrzegawczość, ewentualnie odrobina wyobraźni, bo no, zęby na przykład w tej postaci, jak, tak jak tutaj, nie są całkiem oczywiste, ale tak, uwierzcie mi, to są zęby. Czyli bierzemy jakby każdy z każdym i każdy z każdym, tak? Tak, tutaj to ewidentnie jest to ogonek z tą postacią. Tutaj dołożymy postać kolejną, weź którąś kartę, którą miałaś przed chwilą w ręce. I tu choćby mamy dwoje oczu u obydwu postaci. Tu kolejna postać, tu znowu ogonek nam działa. I znowu gdzieś tu dwoje oczu, czasami na przykład, że ma zęby, ma otwartą buźkę, ma wyraźne dwie głowy i tak dalej. Ważne jest to, że na przykład może się okazać, że mimo że postać ma dwoje oczu, to wcale nie jest do końca prawdą, bo ma dwoje oczu, ale po jednym w każdej głowie. To już jest różnica. Czyli tak jak mówię, nieoczywiste i nie takie hop-siup bym powiedziała, więc jest też duża przestrzeń na wyobraźnię i na rozmowę i na sobie też na dyskutowanie, myślę. Tak jest. Tak jest. Rozgrywka ma polegać na tym, że po prostu oczywiście kto najszybciej położy kolejne skojarzenia do poprzednich kart, ten pierwszy pozbywa się swojej puli kart i ten oczywiście wygrywa. Gra powinna się pojawić w sprzedaży, mam nadzieję, że w ciągu tygodnia, dwóch. Jeszcze musimy jedną rzecz dodrukować i będzie gotowe. Ponieważ mamy mnóstwo gości z zagranicy, którzy też lubią się bawić, śmiać i grać. Tak, no jak widać, sytuacja jest jaka jest, po prostu postanowiliśmy, że od razu zrobimy wersję to również ukraińskiej. Także możemy się, że tak powiem, wspólnie razem bawić i wspólnie razem cieszyć. Tak, natomiast jeżeli już jesteśmy przy produktach ukraińskich, to powiem, że również w przyszłym tygodniu, mam nadzieję, będziemy drukowali jeszcze jeden tytuł. Robimy takie nietypowe memory. Memory będzie o tyle inne niż każde inne, które znamy, że owszem, elementy narysowane, bo będą jak to memory te same, tak? Czyli będziemy mieli i na jednym, i na drugim obrazku bochenek chleba, ale na jednym obrazku będzie napisane chleb, a na drugim będzie napisane chlieb. Chyba dobrze to wymawiam, przepraszam, nie uczę się ani rosyjskiego, ani żadnych wschodnich języków. A to, że będzie po ukraińsku? Będzie po ukraińsku. Będzie do tego, z tego, co wiem, słowniczek polsko-ukraiński? Będzie do tego słowniczek. O słowniczku zaraz jeszcze wspomnę jedno słówko. Natomiast tutaj jeszcze również będzie zapisana wymowa, a żeby nasi goście zza wschodniej granicy mogli również nauczyć się prawidłowej wymowy, tak żeby ten chlieb stał się dla nich chlebem po prostu. Czyli będzie zapis fonetyczny, ale cyrylicy. Znaczy cyrylicą napisane, tak a nie naszymi znakami. Tak jest. I teraz to, co na początku próbowałem jeszcze, przepraszam, słowniczek, tak? Słowniczek razem z pewnym naszym zaprzyjaźnionym wydawnictwem, z wydawnictwem Apostolikum, produkujemy w nakładzie 50 tysięcy. I słowniczek ten, mam nadzieję, że jeszcze w tym tygodniu zaczniemy dystrybuować po różnych punktach recepcyjnych i innych takich miejscach, ażeby właśnie nasi zagraniczni przybysze mieli pewną łatwość w nauczeniu się choćby podstawowych słów, komunikatów w polskim języku. To będzie wersja kieszonkowa, także wszędzie będą mogli też to zabrać ze sobą. Tak, a skoro jesteśmy przy nowościach, tutaj jak widzieliście Państwo na początku, Dorota przejęła za mnie ster. Uwaga. A, nie, to nie tak łatwo. Ale za chwilę, już za chwilę. Otwórz przeglądarkę, to tak. Nie, nie tędy droga. Nie, proszę Państwa, nie mogę tego zrobić po prostu. Bartku, co byś chciał zrobić? Chciałbym, żeby to, co mam tutaj, to... Czyli udostępnić chciałbyś. Tak, to chcę udostępnić. Już to powiedz, co będziemy udostępniać. Dobrze. Wszyscy Państwo na pewno znacie naszą nowość w postaci sylab. No i właśnie jest, dziękuję. Jest. Moi drodzy, oto litery. Nowość, kontynuacja, właściwie to przedstęp można by powiedzieć do sylab. Tutaj mamy różne rysunki, które musimy tym razem nie sylabami, a po prostu literkami ułożyć w ciągi, w puzelki. Czyli uczymy się bardziej czytania niż pisania w tym momencie jeszcze. Ale poza literami będzie jeszcze taka typowa planszówka, tak jak sylaby i sylabomania, tak samo litery i tytuł na ten moment jeszcze roboczy, literomania.
to za chwilkę, czyli znowu uczymy się czytać. Czyli znowu edukacja, jak to w jawie. Tak. To już teraz skończymy udostępniać. Świetnie. I jakoś wrócimy. Jakoś tak. Dobrze, do prezentacji. Tak, zapraszam, tak jak wspomniałem, do nowości. Myślę, że to jest kwestia tygodnia do trzech, żebyśmy rzeczywiście te wszystkie produkty wprowadzili w sprzedaż. Tak miało być, przepraszam. Jak widać, dostaliśmy za bajki ulubione wyróżnienie i chciałem się pochwalić właśnie za co dostaliśmy ostatnimi czasy wyróżnienia. Za bajki, które były wspomniane, legendy też już nagrodzone, to więcej. Emotki, emocje, został tytuł zmieniony w międzyczasie, oczywiście zakodowane, czyli znowu książeczka. Tutaj troszeczkę inaczej się uczymy tego wszystkiego, aczkolwiek nadal mamy kodowanie i do tego wszystkiego jeszcze wreszcie uczymy się rozmawiać o emocjach. Trudny temat. Bardzo, ale bardzo też potrzebny. Czyli teraz to nie będą emotki, tylko będą emocje, tak? Tak. Już są od jakiegoś czasu zresztą te emocje, aczkolwiek to jeszcze roboczy, po prostu stare pudełko zostało przeze mnie zastosowane. Akcja segregacja, główna nagroda z Komitetu Ochrony Praw Dziecka w tym roku. Tak. Zaświadczenie. Ponieważ ochrona środowiska jest coraz bardziej ważnym tematem i ta segregacja nie jest prosta, natomiast jeżeli się nie ćwiczy, natomiast jeżeli się ją będzie ćwiczyło od najmłodszych lat, myślę, że to nie będzie stanowiło żadnego problemu. A zabawa tu przednia, ponieważ mamy kontenerki specjalne i wrzucamy, sortujemy te śmieci. Jest to klepsydra, więc uczymy się podstawowego pomiaru czasu. Na czas, więc trzeba szybko sprzątać. Tak jest. Szybko sprzątać i pogramiać te śmieci. Językomania to już nie jest taka nowość, ale też wyróżnione przez Komitet Ochrony Praw Dziecka. Była slabomania, no to powstała językomania. Zrobiliśmy po prostu slabomanie po angielsku. Jest pewien człowiek, któremu troszeczkę chcę zadedykować, panu Marcinowi w sensie troszeczkę zadedykować ten tytuł. To jest fajny w ogóle, to jest fajny tytuł. Również fajnie się sprzedaje na ogólnie pojętym rynku. Głęboko zachęcam. Mamy łapkę w górę od pani Karoliny, także mam nadzieję, że się sprzedaje równie dobrze. A właśnie, łapka w sensie kciuk. Myślałem, że łapka w górę, że pani Karolina chciała coś powiedzieć. Że jest fajne. A nie. Że jest dobrze. Produkty ja wydzieliłem na fajne i bardzo fajne. Tak. Zresztą, czemu to się nie przedstawiło? Po prostu jedźmy. Bardzo fajne. Czyli to są te z tej kategorii językomania, to jest kategoria tak. Bardzo fajna. O. I nasza klasyka. I tutaj, drodzy Państwo, możemy się rozsiąść. Tak, możemy się rozsiąść. Jest o czym mówić. Tak, weźmiemy dwa długopisy w rękę. Myślę, że większość z Państwa kojarzy te tytuły tak naprawdę. One są od lat na rynku, ale one są wiecznie młode, można by rzec. Szczególnie język angielski oczywiście, tak. Większość z Państwa na pewno pamięta, pewnie większość z Państwa się nad sama bawiła. Długopisik, czerwona lampka czy zielona. To jest dobra odpowiedź, brak lampki, zła odpowiedź. Takie proste, a takie nadal przydatne w życiu. Zwłaszcza w edukacji ogólnie pojętej, no, której, jak wspominałem, się trochę specjalizuję, albo przynajmniej próbuję się specjalizować. Ja nie będę mówiła, co ja robię z tymi tytami, bo patrzę, czy to prąd ma. Ale tak. O język, organoleptycznie. Było? Było. Było, myślałem. Najfajniejsza zabawa. Tak. No i nasze gry edukacyjne, już wspomniane przed chwilą, slabomania czy językomania, ale jeszcze tabliczka mnożenia, to tak nasz, to nie jest wyróżnione, żeby nie było teraz, nie jest wyróżnione, to jest nasze po prostu hity, które cały czas tutaj promuje, wskazuje, że należy na nie niezmiennie zwracać uwagę, gdyż liczby wskazują, że te tytuły dalej pięknie działają. Ortografia na szóstkę ostatnio bardzo nam się podniosła. Natomiast oczywiście tabliczka mnożenia, liczmania, slabomania, językomania, ortografia na szóstkę. To są fajne tytuły, fajnie chodzące we wszystkich sieciach i w ogóle na rynku. Bartku, to jakby zasiałeś mi tutaj nadzieję, że z tą ortografią nie będzie tak źle, skoro pan się lepiej sprzedaje, znaczy, że zaczęli zauważać potrzeby nauki. No mam taką głęboką nadzieję, aczkolwiek zdarzyło mi się wczoraj, kurczę, jak, nie wiem, sam załamałem ręce po prostu, bo nie wiem, czy abstrahować przypadkiem napisałem przez CH, przez samo H oczywiście się pisze. Natomiast to są bardzo fajne gry, jako upominki na koniec roku zamiast książek. Się świetnie sprawdzają. Tak, i również się świetnie sprawdzają w ramach zakończenia na przykład roku szkolnego jako prezenty tak, dla tak, uczniów. Tak, tak. No, tabliczka mnożenia to jest nasz, jak wspomniałem, od jakiegoś czasu już chodzący hit. Oczywiście rozkładam działania od 1 razy 1 do 9 razy 9, czyli do 81. Tak mi wchodzi.
Tak, rozkładamy to wszystko na planszy, stajemy na polu, liczymy 3 razy 3. Ile to jest 3 razy 3? O matko, jedyna, z 9. Z 9. Sprawdziłem 9, to dla ciebie. Mi się, no brawo, ja bym powiedział, że 8 punktu nie miał i byłby dramacik. Ale to dlatego, że mi dajesz pory na pewno. No dlatego 3 razy 3, przecież to było ustawione. Wczoraj dostałam to pytanie na mail. Liczmania, również matematyczna gra, 55 kart do tego. Z jednej strony mamy po prostu działania, które sprawdzamy, natomiast te 55 kart to są trzy klasy, trzy pierwsze klasy szkoły podstawowej, program z matematyki. Wierzcie mi, sprawdzałem, tam się wszystko nawet zgadza. Chciałem mówić, że 3x3 jest 8, nie sprawdzałem. Natomiast te liczmany można spokojnie też wykorzystać jako pomoc dydaktyczną, bo wiem, że bardzo często są one jako taki na wyposażeniu, na wyprawce wymagane. Tak, więc oczywiście liczmany też mamy w ofercie, aczkolwiek tutaj gra planszowa z dodatkowym, dodatkowym atutem tej gry planszowej jest, właśnie tak. Są liczmany, czyli lizaczki. Liczmany premium, bym powiedział. Tak. Upgrade'owane. Tak, jesteśmy tutaj. Jesteśmy na ortografii, w ortografii, tak. Doszliśmy do chomika, jak widać, stajemy na polu na przykład CH, samo H, wylosowaliśmy omika. No i teraz zastanówmy się, czy chomik się pisze przez samo H, czy przez CH. Zastanowiliśmy się, wstawiliśmy tutaj, jak widać, jest próba wstawienia CH. Odwracamy ten rysunek i rzeczywiście, chomik pisze się przez CH. Punkt. Abstrahować przez samo H. Nie tędy droga, przepraszam. Sylabomania, wspomniana już też przed chwilą. Zdaje się, że 60 rysunków. Losujemy te rysunki i rozkładamy później ten obrazek. Wylosowaliśmy na przykład parasol. Szukamy poszczególnych sylab z tego słowa. Jak widać, jeszcze samogłoski są wyraźnie zaznaczone, więc to ma ułatwić rozdzielanie na te sylabki. Do tego mamy jeszcze wspomniane sylaby. Tam była gra planszowa, tak? Czyli mieliśmy zadania, losowaliśmy, przepraszam, przy użyciu magicznego koła fortuny. Tutaj mamy już tylko i wyłącznie pomoc dydaktyczną, czyli te konkretne słowa rozdzielamy na czynniki pierwsze i uczymy się właśnie rozbijać to na sylaby. Jeszcze wspomnę o takiej naszej klasyce, która pięknie się niezmiennie sprzedaje. Szarada. I tu uwaga. No to jest plansza do szarady, tak. To jest plansza do szarady. Chciałam pokazać, że ona jest zacna, bardzo wysokiej jakości. No, jak wspomniałem, w introligatorce troszeczkę się specjalizujemy. Tak. Natomiast chciałam wspomnieć o jeszcze jednej rzeczy. W ramach nowości wnet również wymyśliliśmy, że szaradę przygotujemy w wersji ukraińskiej i co więcej, również krzyżówkę przygotujemy w wersji ukraińskiej. Krzyżówka to wygląda tak jak szarada, natomiast w szaradzie te literki są na plastikowych kamieniach, nazwijmy to. W wypadku krzyżówki jest to na kartonie. Czyli wersja bardziej budżetowa. Czyli tak bardzo ambitnie podeszliście. Sytuacja jest jaka jest, po prostu tak. Przybyło nam troszeczkę ludzi w naszym kraju. Oni muszą się uczyć języka tak naprawdę, bo jeżeli chcą tutaj zostać, i to mówię tylko i wyłącznie dla ich dobra tak naprawdę i czystego komfortu życia. Natomiast też coś w życiu trzeba robić, a gry planszowe są po prostu fajną metodą na spędzenie wspólnego czasu. Róbmy wszystko, żeby się poczuli tutaj zaopiekowani. No i tak właśnie usiłujemy w związku z tym. Wspomnę jeszcze na sam koniec o naszych, o naszych grach, o ofercie dla starszych graczy. To są wszystko gry pana Maćka, jak wiadomo. Pan Maciek jest postacią na grze pod tytułem Wojny Domowe. Tutaj tam jest gdzieś ukryty. Pan Maciek wreszcie nic nie musi. Natomiast pan Maciek zrobił nam gry pod tym Jak żyć, panie premierze, później zrobił Jak żyć, panie prezesie, w międzyczasie pojawiły się Wojny domowe, Korpolutki, Szpiedzy, Jaskiniowcy i Obcy. Gry familijne od 8 roku życia, niektóre można by powiedzieć, ale dla całej rodziny, aczkolwiek premier, prezes to są gry dla od 14 roku życia. Jak widzimy, są ponadczasowe. Naprawdę cały czas są aktualne. Tak jest. Tyle, jeżeli chodzi o moją prezentację. Czy ty masz do mnie jakieś pytania? Tak. Czy będziemy robić konkurs? Bo ja wymyśliłam konkurs, ale ty musisz ufundować nagrody. Ufunduję. Masz Bartek, to. Bartek ufunduje nagrody. A może właśnie pobawimy się w nieparki, Bartku. Co ty na to? Dobrze, doskonale. Weźmy jakieś takie, coś nie tak, było. Tak, właśnie, bo to już będzie za proste. Odpowiedzi przysyłamy na współpraca@poświatzabawek.net. Zaraz ten adres... Zostanie pokazane na czacie. I
co? I trzy osoby, które pierwsze, które napiszą, co takie karty łączą. Tak, dostaną nieparki, jak tylko powstaną. Jak tylko powstaną, także będziecie Państwo jeszcze gorące, że tak powiem, z pieca otrzymać. No to raz, to, dwa, trzy. To my przepraszam, tak, odruch. To. Także przyjrzyjcie się, a ja się zapytam, ponieważ my nie jesteśmy tu sami, czy drogie panie zechcą się tu pokazać? Ojejku, ta skromność, słuchajcie, bo są z nami jeszcze inne osoby, ale my w takim razie, jeżeli one się teraz nie zdecydują, to na targach myślę, że najbliższych gdzieś ich poznamy. No, bywają. Bywają. Tak jest. Dobrze, ja już to pozwolę sobie schować w takim razie. Tak. Ty znasz odpowiedź, już podejrzewam. Mam, że tak powiem, coś po głowie mi chodzi. Dobrze, na razie siedzimy z tym cicho. Tak. Czy mamy jakieś pytania? Nie mamy jakichś pytań. Drodzy Państwo, czyli co? Bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję za przybycie. Było miło jak zwykle się z Tobą spotkać, ale myślę, że w drugiej połowie roku będziesz pewnie miał parę rzeczy nam do pokazania i powiedzenia. Taki jest plan, taką mam nadzieję. Także życzymy sukcesów. Państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas. Czekamy na kreatywne odpowiedzi, ponieważ ta nieparki to są bardzo kreatywną jednak zabawą. Taki był plan. Kiedy? Za 3 tygodnie? Mam nadzieję, może nawet szybciej się uda. Ostatnia rzecz do wydrukowania i jesteśmy gotowi. Także wszystkiego dobrego, żegnamy z nieparkami, machamy nimi i życzymy udanego dnia. Tak. Dziękujemy bardzo. Do widzenia. Zobaczenia.